Właściwie po tygodniu straciłem nadzieję, że go znajdę, ale jeszcze co drugi dzień przyjeżdżałem do tego lasu, gdzie zginął Mavic i chodziłem po godzinie, patrzyłem, gdzie on może być, zastanawiałem się, gdzie on poleciał i miałem pewną swoją wizję. Do końca nie wiedziałem, na ile ona jest trafna, ale dało mi to trochę też do myślenia, jak można go znaleźć i wiedziałem, że go znajdę. To była tylko kwestia, kiedy go znajdę. Jako, że już mamy jesień i teraz zrobiło się trochę wilgotno i ranki i noce są bardzo zimne i wilgotne, wiedziałem też, że to jest elektronika i że może go trafić szlak. Był też jeden deszcz mocny w międzyczasie. I wreszcie postanowiłem dać ogłoszenia, to było w sobotę, tak, prawie 2 tygodnie po tym, jak mi zginął. Interpolację zrobiłem tego punktu startowego, home pointu i punktu, który był ostatni. Wiedziałem, że mógł wracać właśnie tą drogą, czy na pewno wracał mniej więcej tą drogą. Zresztą ja go słyszałem dość dobrze. To wszystko było może 100 metrów ode mnie, działo się w takich granicach. I to trudno też jest zrozumieć, jeżeli ktoś nie latał w goglach i nie latał Maviciem Air właśnie też w goglach. Dlatego, że po pierwsze Mavic Pro ma inne standardy, to co mówiłem, a po drugie gogle jeszcze zmieniają postrzeganie, szczególnie właśnie w Mavicu Air, tam trzeba się trochę przestawić, tam jest też pewne lagowanie, inaczej postrzega się lot, a szczególnie inaczej się postrzega jak system, który się dziesiątki razy testowało i był niezawodny, czyli Return Home przy 20 satelitach. Ja tu nie miałem żadnych wątpliwości, nie czułem żadnego zagrożenia w tej sytuacji do końca. I można mieć różne przemyślenia na ten temat. Opinie są podzielone i może to i też dobrze, bo nie ma takich filmów. Czy jest ich bardzo mało? Ja opieram swoje filmy też na doświadczeniach, nie nagrywam ich z kanapy. A wiadomo, że nabycie doświadczeń kosztuje. I to była moja czwarty przypadek, kiedy szukałem drona. Nie za każdym razem to były moje, nie za każdym razem to była moja wina. Można powiedzieć, że moja wina była tylko raz, kiedy Maviciem Pro poleciałem w trybie sportowym przy słabej baterii, nie tam, gdzie chciałem. Ale raz koledze znalazłem drona Mavica Platinum, przepięknego, który miał może 3 razy i wleciał w drzewa. Znaleźliśmy momentalnie. Raz parka szukałem bardzo długo, bo może ze 3 godziny, wtedy jak mu wypadła bateria. I wtedy spadł ze 100 metrów, więc bezwładność takiego sparka też była około 15 metrów, jeżeli chodzi o rozstrzał, gdzie mógł zlądować. No a teraz to lądowanie, okazuje się, że Mavic Air wylądował około 70-90 metrów, nawet dalej niż home point. To mnie też tak zaskoczyło, bo to pokazało mi też, wiele rzeczy w sumie mi to dało i wielkie doświadczenie. Ja się cieszę, że to doświadczenie przeżyłem, dlatego że jakbym tego sam nie zaznał, to też opis i takie z boku postrzeganie może być skrajnie inne. Każdy, kto przeżył jakiś incydent lub też stracił swojego drona, czy go rozbił, czy nawet mistrzowie rozbijają drony. Nawet się zdarza na rajdach WRC, że auto wpada na przepiękną Inspire 2. I to jest codzienność, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że ja się skompromitowałem tym zgubieniem. Okej, skompromitowałem się, ale się tego nie obawiam, nie boję, bo wiem, że podniosę się z takiej oceny i wiele osób, które chcę, żeby im pomóc, to im swoim doświadczeniem pomogę. Natomiast też ważne, żeby być w tym wszystkim autentycznym i żeby pokazywać nie tylko siebie wtedy, kiedy człowiek coś podejrzył u innych i może zaimponować wiedzą czy spostrzeżeniem. I myślę, że nie na tym polega tworzenie filmów, żeby kopiować innych. Polega na tym, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami i nie wiem, pewnie zauważyliście, że zwykle w opisie pod filmem piszę o tym, że dzielę się w epizodzie dzielę się swoimi doświadczeniami z zakresu tego i tego. Uważam, że
Dobrze się stało, dlatego że też mnie to dużo nauczyło, ale przede wszystkim dało mi to wielkiego kopa motywacyjnego i wiem, że z czasem przerzucę się na język angielski, dlatego że takie są kierunki, takie muszą być kierunki naturalne. Głównie powinienem zorientować się na Stany Zjednoczone i teraz już nie mam wątpliwości, że tak z czasem się stanie. Uważam, że każdy, kto próbuje robić coś innego i też opisuje swoje doświadczenia, na pewno się odkrywa i na pewno jest narażony na ataki. Ale z drugiej strony to, że wielu osobom już pomogłem, bo naprawdę wielu, wierzcie mi, i do dzisiaj mam kontakt z ludźmi albo poprzez maile, czy messengera, czy poprzez Skype'a, czy poprzez bezpośredni respons na moje filmy. I żadna taka opinia nie zburzy tego, jak jest sposób postrzegania. Uważam, że firma DJI swoją drogą robi świetne produkty, ale też w dążeniu do rozwoju pojawiają się przypadki, kiedy nie wszystko jest dopracowane. Tak było w przypadku Sparka i możemy też tutaj doszukiwać się pewnych rzeczy w Mavic Air. To jest osobna kwestia i ludzie z DJI naprawdę cechują się wielką klasą, wielką skromnością. Wymieniłem około 20 maili w międzyczasie i wielki szacun dla nich, bo naprawdę chcieli mi pomóc. Tu nie było kwestii takiej, czy to była moja wina, czy ich. Po prostu nie ustaliliśmy i oni też nie zdiagnozowali na podstawie logów z kontrolera, na podstawie logów z gogli. Nie zdiagnozowali, co się stało. Też na podstawie tych odczytów, które zsynchronizowałem bezpośrednio na serwer. W tej chwili też logi są szyfrowane, więc jeżeli nie mamy telefonu, nie mamy zapisu w aplikacji DJI Go 4, to nie ma opcji, żeby takie logi, taki flight log czy flight record odczytać. I to jest tyle, jeżeli chodzi o same możliwości odczytu. Chciałbym podziękować właśnie też załodze DJI z DJI Support, bo świetnie się spisali i to jest naprawdę wielka praca. Ja wpadłem na pomysł, jak odzyskać Mavica Air. Po 10 dniach wiedziałem, że sam nie jestem w stanie tego zrobić i że on spadnie z drzewa, że on wisi na drzewie. Tego byłem pewien. I on wisiał na drzewie. I wiedziałem, że ludzie tam przechodzą, bo szukają grzybów, więc po 10 dniach doszedłem do wniosku, że na pewno wisi na koronie drzew i on wisiał. On wisiał nie tak wysoko, jak się spodziewałem, bo on wisiał na poziomie około 5 metrów, dlatego że mam zdjęcie ostatnie przed wyczerpaniem baterii. To zdjęcie zrobił automatycznie. I dałem ogłoszenie, wiedziałem, w którym rejonie jest Mavic. Wydrukowałem ogłoszenie, dałem w koszulki plastikowe z tworzywa i po jednym dniu zadzwonił do mnie pan z Chorzowa, który będąc na grzybach, znalazł tego drona. I dalej historia już potoczyła się dość dynamicznie. Odzyskałem tego drona, był nieco zawilgocony, nie za mocno. Rozebrałem go, wyczyściłem, wysuszyłem go. Elektronika była w porządku, nie było tam wilgotności. Suszyłem go parę godzin, prawie cały dzień i dopiero go uruchomiłem. Dopiero starałem się odczytać, co się działo. Znalazłem właściwie dwa zdjęcia, które pokazały, w którym rejonie on zlądował. Co do logów, jak mówiłem wcześniej, zrzuciłem je na dysk, ale nie sposób ich odczytać, bo w Mavicu Pro, począwszy od Mavica Pro już, te logi nie są, one są kodowane, nie są dostępne dla nas jako użytkowników. No i co, właściwie to tyle, jeżeli chodzi o całą relację. To było czwarte zagubienie drona, czwarty raz, kiedy go odzyskałem. Już teraz wiem, jak go zabezpieczyć. Mam wielkie doświadczenie, z którym jestem bogatszy i też życiowo jestem bogatszy, bo wiem, jaką reakcję wzbudziło to i myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, na pewno. I też podziwiam siebie za to, że zdobyłem się na odwagę, bo wielu osobom jest trudno się przyznać do tego, że taki incydent miał miejsce.
To chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę i dziękuję za wsparcie tym osobom, które mi pomocną dłoń wystawiły. Do zobaczenia. Cześć.